Na tym filmie zaprezentuję techniczną metodę pomiaru rezystancji. Techniczną dlatego, ponieważ nie wykorzystujemy ohmomierza, tylko wykorzystujemy amperomierz i woltomierz. Tą metodę stosujemy dla małych rezystancji, dla dużych nie ma zastosowania. Przy czym co to znaczy mała rezystancja? No można nawet i dla rezystancji typu 1 kΩ stosować, ale najczęściej jednak poniżej 1 Ohma. Skąd wynika potrzeba zastosowania właśnie takiej, a nie innej metody? Otóż można kupić miliohmomierz, mikroohmomierz, a nawet i jeszcze dokładniejsze przyrządy, ale są drogie i w normalnej praktyce elektronika rzadko wykorzystywane, natomiast woltomierz i amperomierz zazwyczaj każdy ma. Korzystając ze standardowego ohmomierza, włączmy tutaj sobie przykładowy, i starając się zmierzyć małe rezystancje, narażeni jesteśmy po pierwsze na pomiar rezystancji samych przewodów pomiarowych. Te przewody mają konkretną długość, konkretny przekrój. Styki tutaj też mają jakąś rezystancję. Tak samo ten punkt tutaj styku jest bardzo zależny na przykład od siły nacisku, powierzchni. Możemy uzyskać zupełnie różne wyniki w zależności od tego, jak przyłożymy sondy. Używając metody technicznej eliminujemy te wady. Nie ma na przykład problemu z siłą nacisku czy powierzchnią styku. To wszystko chcę pokazać na materiale, że wtedy jest niezależne i możemy uzyskać bardzo dokładny wynik przy użyciu tanich przyrządów. Często w moich pomiarach, żeby pokazać pewien rezultat, używam tanich przyrządów, popularnych przyrządów, takie, które są obecne w wielu domach. Natomiast tutaj użyję po prostu przyrządów, których używam na co dzień, z tego względu, że jest mi łatwiej, a chcę wyjaśnić po prostu samą zasadę pomiaru technicznego rezystancji, bez wnikania już w dokładność pomiarów, w użyte przyrządy. Po prostu chcę wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Weźmy standardowy bocznik, ponieważ zarówno bocznik, jak i metoda techniczna pomiaru rezystancji są do siebie bardzo zbliżone, właściwie to jest jedno i to samo. Również jeżeli kupimy specjalizowany miliohmomierz, to on wykorzystuje de facto techniczną metodę pomiaru rezystancji, tylko tyle, że bardziej zautomatyzowaną. W takim boczniku co możemy wyróżnić? Po pierwsze mamy pola stykowe, które powinny być wykonane z czegoś o dużej przewodności. One tutaj są potężne, grube. To jest bocznik na 22 ampery prądu nominalnego i posiadający rezystancję 1/100 Ohma. I teraz te pola nie odpowiadają za rezystancję, one mają przewodzić. Za rezystancję w boczniku odpowiada jakiś element. Ten element często jest strojony w ten sposób, że tutaj jest spiłowywany, podcinany, tak żeby zapewnić dokładną, precyzyjną rezystancję, no bo wiadomo, że jak lutujemy czy zgrzejemy drut oporowy w te pola, no to powtarzalność takiego procesu nie będzie za duża. I teraz tak. Cała idea polega na tym, żeby podłączyć mierzony obwód do tego bocznika, obwód prądowy. Przez te styki ma płynąć natężenie prądu. Jakie prawo, jakie zjawisko wykorzystujemy, mierząc metodą techniczną albo bocznikiem, czy natężenie, czy rezystancję? Otóż prawo Ohma. Możemy w tym wypadku mierzyć zarówno rezystancję tego elementu, czy w ogóle jakąś rezystancję, jak i natężenie płynącego prądu. Musimy tylko znać dwie z trzech wartości. Jakie mamy wartości? Mamy natężenie płynącego prądu pomiędzy tym a tym stykiem prądowym, dlatego to się nazywają styki prądowe, zaraz wyjaśnię jeszcze, jakie są inne. Musimy znać napięcie, które panuje pomiędzy tymi dwoma punktami. Te napięcie wynika bezpośrednio z prawa Ohma. Przepływający prąd odkłada tutaj pewne napięcie, które możemy zmierzyć. Te napięcie jest liniowo bezpośrednio zależne od natężenia prądu. Mamy też pewną rezystancję. Jeżeli natomiast znamy na przykład przepływające natężenie, bo jesteśmy w stanie je zmierzyć amperomierzem, oraz odkładane tutaj napięcie, bo mierzymy je woltomierzem, to wtedy możemy obliczyć rezystancję. Więc jeżeli znamy napięcie między tymi dwoma punktami i wartość przepływającego natężenia, obliczamy rezystancję. Jeżeli będziemy znowu znali rezystancję oraz napięcie, jesteśmy w stanie obliczyć wartość przepływającego natężenia. Więc jeżeli ten element wykorzystujemy jako bocznik, to jako bocznik
znamy jego dystancję, 1/100 ohma. Tutaj podłączamy woltomierz i tym woltomierzem mierzymy przepływający prąd. Metodę tę często stosuję na moich filmach. Gdy chcemy zmierzyć natomiast rezystancję, to w tym momencie podłączamy jakieś natężenie ograniczone, żeby nie spalić, no musimy ograniczyć to poniżej tych 22 A. Mierzymy to natężenie, ponieważ nie musimy tutaj założyć, że to będzie natężenie równe typu 1 A, czy 10 A, czy 3. Może być dowolne, byleby dało się je zmierzyć. Więc podłączamy amperomierz w szereg, przepuszczamy natężenie prądu i mierzymy tutaj napięcie. Zaletą tej metody pomiaru rezystancji jest to, że w momencie, kiedy włączamy ten element w szereg obwodu tutaj danej gałęzi elektrycznej, to natężenie płynącego prądu w całej tej gałęzi jest jednakowe. Jeżeli na przykład na skutek złego styku, to co pokazywałem przy ohmomierzu, że w wyniku różnego ułożenia sond pomiarowych mieliśmy różną rezystancję, to jeżeli tutaj będziemy mieli lepszy lub gorszy styk, to natężenie prądu będzie się zmieniało w całej gałęzi. Czyli jeżeli wykorzystamy to jako rezystor na przykład pomiarowy do mierzenia natężenia prądu i tutaj będzie, dajmy na to, jakaś żarówka, czy silniczek, czy zasilacz, to natężenie prądu przepływającego przez ten element będzie identyczne jak przez ten element, niezależnie od tego, jaki tutaj będzie styk. Jeżeli tutaj będzie styk gorszy, to co najwyżej będzie natężenie prądu mniejsze, ale nadal będzie to samo natężenie prądu. W przypadku pomiaru rezystancji również. Niezależnie od tego, jaki tutaj będzie styk, no, musi zapewnić tylko nominalny przepływ prądu, który używamy do pomiaru, to co najwyżej ten styk się będzie grzał, ale przepływ prądu będzie identyczny zarówno przez ten element, jak i przez amperomierz. Czyli nie ma tutaj możliwości powstania błędu. Znowu teraz sondy napięciowe. Sondy napięciowe powinny być w tym wypadku i są niezależne od rezystancji. Oczywiście ma to tam swoje jakieś pewne granice. No, trzeba sprawdzić na konkretnym przykładzie, jaki używamy element, jakie napięcia mierzymy. Ale to, co chcę pokazać na tym filmie, rezystancja sond napięciowych, które mierzą tutaj napięcia, nie ma znaczenia. Ma znaczenie natomiast coś innego. Ten element jest wykonany odrobinę nieprawidłowo, ponieważ w tym miejscu podłączamy sondy prądowe, przez który przepływa mierzony prąd, natężenie prądu. Więc mierzymy to natężenie prądu, ok. Natomiast napięcie mierzymy w tych dwóch punktach, co jest tutaj nieprawidłowe. Te punkty powinny być położone pomiędzy, czyli jakby wewnątrz sond prądowych. Bardziej prawidłowe by było, gdyby sondy prądowe były w tym miejscu i w tym miejscu, a sondy napięciowe w tym i w tym miejscu. Zaraz to pokażę na przykładzie modelu. Pokażę jeszcze tylko inne elementy. Rezystor pomiarowy z 4 wyprowadzeniami. Są tutaj wyprowadzenia, cześć się różnią grubością, może odrobinę. Te grubsze to będą wyprowadzenia od przepływającego prądu, czyli wyprowadzenia prądowe, a te cieńsze, delikatniejsze, to od mierzenia napięcia, od spadku napięcia na tym rezystorze. Ale gdzie następuje pomiar tej rezystancji? Otóż dokładnie w środku. Pomiar rezystancji następuje tam, gdzie te dwa elementy się stykają. Żeby uzmysłowić to bardziej, rezystor pomiarowy 1/1000 ohma. Rozkręćmy go. Jedna tysięczna ohma wymaga takich grubych blach. Widać, że właściwa rezystancja, znaczy tutaj też, ale generalnie właściwa rezystancja została strojona tutaj przez nacinanie tych blach. Rezystor potrafi wytrzymać 30 amperów, dlatego solidne te blachy. Jak to wygląda? Miedziane podkładki, grube, zapewniające bardzo dobry kontakt. Do każdej z tych podkładek jest wyprowadzona sonda prądowa, widać, że grube zaciski. Jedna sonda prądowa, druga sonda prądowa oraz sondy napięciowe. Pomiar rezystancji następuje tu, generalnie w tym miejscu, ponieważ tutaj są aż 4 elementy, więc to jest taki wzór troszkę trudniejszy do wyobrażenia sobie, ale zaraz jeszcze przejdziemy do modelu, który zrobiłem. Czyli pomiar rezystancji nie następuje tutaj. Nie następuje tutaj. Nie ma znaczenia rezystancja tych styków pomiarowych. Pomiar rezystancji następuje tu. Złożę ten rezystor, jeszcze się przyda.
dalszej części filmu. Wykonałem model bocznika bądź rezystora pomiarowego w takiej postaci. Użyłem dwóch pól kontaktowych, które mają zapewnić jak najlepszy przepływ prądu. One mają być nieuwzględniane tutaj w naszym pomiarze. Z każdego pola jest wyprowadzone podłączenie na sondę prądową, czyli natężenie prądu ma przepływać tędy. Tu użyłem rezystora o dosyć dużej rezystancji, to jest 0,15 Ω. Łatwiej po prostu będzie wykonać pomiar. Nie będę się skupiał na dokładności, precyzji, pomiarze mikrowoltów, tylko konkretny przykład użycia metody technicznej i jak ona działa. Z tych pól kontaktowych wyprowadziłem podłączenie na sondy napięciowe. Ponieważ sondy są podłączone w tym miejscu de facto, więc będę mierzył również rezystancję tutaj tych styków. Będę mierzył rezystancję z tego punktu do tego punktu. Przy rezystorze pomiarowym to nie ma znaczenia, ponieważ to jest tak obliczone, wtedy tak jest skonstruowane, żeby ta rezystancja właśnie między tym a tym punktem była założona. Była taka, jak była przyjęta w procesie produkcji. Tutaj chcę po prostu dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. I teraz jako sondy, jako przyłącza do sond napięciowych, do tych, które będą mierzyć spadek napięcia na tym rezystorze, spadek napięcia występujący zgodnie z prawem Ohma na skutek przepływającego natężenia prądu tu, między tymi dwoma przyłączami, to jako sondy napięciowe użyłem rezystorów. Każdy z rezystorów posiada rezystancję. Teraz sprawdzimy. Jeżeli dobrze pamiętam, to 3 ohmów. Okay, podłączmy się tu. 3,3 Ω każdy rezystor. Rezystorów użyłem 6. Po 3, 1, 2 i 3. One są małe, dlatego tutaj jest biała kartka, może będzie je lepiej widać. W każdej gałęzi. Po 3. Czemu tak? Jak pokazałem zaraz na początku filmu, rezystancja przewodów pomiarowych od multimetru zazwyczaj waha się w granicach 0,2 Ω. Zazwyczaj, w zależności od tego, jakiej to są jakości przewody, jakiej grubości. U mnie na blogu jest porównanie sond pomiarowych. Na pewno jest film zrobiony z tego, jeszcze szykuje się do takiego dużego porównania dużej ilości sond pomiarowych, żeby pokazać, jak łatwo zdiagnozować i jakość takich sond, i ich stan. Przecież się zużywają, też się przewody załamują. W każdym bądź razie, używając tutaj takiej rezystancji, niewspółmiernie dużej w stosunku do sond pomiarowych od multimetru, które mają około 0,2 Ω, tutaj mamy 3, 6, 9 w szeregu 9 ohmów, chcę udowodnić, że niezależnie od tego, gdzie będziemy mierzyć, niezależnie od rezystancji sond napięciowych, uzyskamy prawidłowy odczyt wyniku. Czyli w metodzie technicznej eliminujemy wpływ rezystancji styków, jakichś pól kontaktowych, rezystancji przewodów. Oczywiście, jeżeli przesadzimy z asymetrią albo w jakikolwiek inny sposób, na przykład zrobimy dziennik napięcia, no to w końcu wyjdzie tutaj problem z tym. Ale jeżeli w tym wypadku przy multimetrze, do którego używam sond przewodów pomiarowych o rezystancji poniżej 0,2 Ω, użyję tutaj rezystancji 9,9 Ω, właściwie to 10,10 Ω, bo to jest 3,3, czyli 3,3, 6,6, 9,9 Ω, to bezpośrednio udowodnię, że rezystancja sond napięciowych nie ma znaczenia przy tym typie pomiaru, co jest olbrzymią zaletą. Przypomnę, natężenie prądu w całej gałęzi jest jednakowe, czyli ta wartość jest prawdziwa. Dla na przykład urządzenia, które tutaj jest po drodze, żeby zmierzyć, ile pobiera natężenia prądu, bądź wstawiając tutaj amperomierz, wiemy, że jakie natężenie prądu przepływa przez amperomierz, takie przepływa też przez rezystor pomiarowy, bądź ten element pomiarowy w boczniku, czy rezystorze pomiarowym. Ach, tyle wariantów. Natomiast sondy napięciowe mają wyeliminować wpływ różnej jakości przewodów na pomiar. I teraz tak, podłączę sobie to w taki sposób, że zasilacza plusik
biegnie sobie tu. Przewody ciężkie, a to jest lekkie. Teraz stąd pobieram sygnał. Pobieram natężenie prądu, niech to będzie dobry tutaj pewny styk. Tym przewodem, też czerwonym, to biegnie do multimetru. Rozwinę ten przewód, żeby nie było wątpliwości. To jest ten przewód. Multimetr w trybie amperomierza. Proszę bardzo, włączymy. I z multimetru przewód do zasilacza. Czyli mamy gałąź prądową. Będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Gałąź prądową z pomiarem natężenia prądu. Teraz do zacisków napięciowych rezystora pomiarowego, naszego tutaj modelowego rezystora pomiarowego, podłączę zaciski od tego multimetru. Ten multimetr będzie mierzył z kolei napięcia, a właściwie spadek napięcia. Łączmy go, ustawmy. Dobrze, będzie mierzył spadek napięcia występujący tutaj na tym rezystorze. Podłączyłem go, przypomnę, do sond napięciowych. W tej chwili podłączyłem go bezpośrednio tutaj do drutów. Rezystor jest dopiero tu i tu, czyli kawałek drutu. Bezpośrednio tak to powinno wyglądać. Podłączyłem prawidłowo, tak. Co dalej jeszcze powinienem tutaj wyjaśnić przy tym? No to będzie wszystko. Myślę, że teraz będzie można dokonać pomiaru. Podłączyłem teraz napięcie zasilające tutaj z zasilacza. Zasilacz nie jest najwyższych lotów, ale ma jeszcze jedną wadę. Od mniej więcej tygodnia jest uszkodzony. Nie mam czasu na razie na jego naprawę. Dlatego wartość natężenia prądu, która powinna być stała, niestety będzie się zmieniać. Do tego jest przydatny aparat bądź system pomiarowy. Nakręcę film z systemem pomiarowym firmy Gosen. W każdym razie jest potrzebny aparat albo film. W tym momencie mamy zatrzymany w czasie wynik z jednego, z drugiego przyrządu i to wystarczy do dokonania pomiaru. Obliczenia przeprowadzę już na blogu. W każdym razie tak, rezystor jest oznaczony jako 15 setnych ohma z jakąś tam dokładnością pewnie procent czy 5, raczej 5, bo to jest rezystor cementowy, czyli nie za wysoką, ale to nie ma znaczenia. Spadek napięcia na pierwszym przyłączu, czyli na kawałkach drutu, wynosi 85 tam z kawałkiem miliwoltów, a przepływ prądu niecałe 60 ampery. Oczywiście te wartości muszą być dokładne, dlatego na filmie sobie zatrzymam. Policzę i umieszczę informacje na blogu. Widać, że tej wartości się zmieniają. Dlaczego? Zmienia się przepływ prądu. Z jakiego powodu? Może się nagrzewa ten rezystor, chociaż no, po to użyłem rezystor, żeby to nie miało wpływu. No, tak jak wspominałem, zapewne uszkodzenie zasilacza. Nie jest to najistotniejsze. Używając dobrego źródła prądu, dobrze stabilizowanego, uzyskam tutaj stabilny wynik. Co najwyżej tutaj mikrowolty się mogą zmieniać, bo tutaj mamy miliwolty, kropka, więc mikrowolty, no tutaj może być wpływ środowiska. Co jest istotne? Pierwszy pomiar wykonany bezpośrednio na kawałkach przewodów. Jeszcze coś muszę powiedzieć. Trzeba pamiętać, że dobrze użyć do takiego pomiaru multimetru jak największej rezystancji wewnętrznej. Co prawda tutaj multimetr ma około 10-11 megaohmów rezystancji wewnętrznej, natomiast ten rezystor jest bardzo mały, poniżej ohma, więc różnica jest dramatyczna między nimi, ale jednak część prądu będzie przepływać przez multimetr. Jakaś malutka część tego natężenia prądu popłynie przez te 10 czy 11 megaohmów rezystancji wewnętrznej danego multimetru. Są multimetry, które mają rezystancję typu 1 megaohm albo i mniejszą i w tym momencie mogą już zaburzać taki pomiar. Można użyć też multimetru bądź woltomierza o większej rezystancji wewnętrznej, na przykład 100 megaohmów, choćby analogowego. Takie pomiary były prowadzone u mnie na blogu, polecam poszukać. Można wtedy zobaczyć, że do pomiarów użyłem dwóch przyrządów wskazówkowych, analogowych, GI83, o każdy właśnie o rezystancji wewnętrznej 100 megaohmów. Natomiast skupiamy się na pomiarze. Teraz tak, 84,7. Przepnę jedną gałąź, celowo jedną gałąź, żeby zrobić asymetrię.
przepinam tutaj. I ponownie będzie trzeba policzyć spadek napięcia i natężenie. Ponownie wpinam się zaraz na samym początku. I ponownie, takie powtórzenia są dobre, żeby mieć później materiał do obróbki. Ponownie tworzę asymetrię. Teraz przepnę kolejną sondę za rezystor pomiarowy, czyli w tym wypadku tutaj już pomiędzy tym polem stykowym a pomiarem napięcia oraz tym polem stykowym a pomiarem napięcia mam włożone rezystory o wartości 3,3 ohma, 3,3 ohma. Czyli wprowadziłem tutaj pomiar napięcia za pomocą sztucznie wywołanych przewodów pomiarowych o rezystancji nie rzędu 0,2 ohma, tylko o rezystancji 6 ohmów ponad. Ok. Teraz przepnę się za kolejny rezystor pomiarowy. Tu i tu. Ten film tak naprawdę powstaje na potrzeby konkretnego użytkownika, konkretnego kolegi, ale wykorzystałem okazję, żeby zaprezentować techniczną metodę pomiaru rezystancji. Znowu asymetria. Niech się odrobiną stabilizują wyniki. Techniczną metodę pomiaru rezystancji dla większej ilości osób, ponieważ metoda jest tania, fajna, dosyć dokładna. Muszę pokazać, że tu wpięte. A tu mi się wypięło teraz. I tu wpięte. Muszę uważać na to. Gdzie ty jesteś? Co jest z tymi sondami, że to się wysuwa? Muszę uważać, żeby nie zetknęły mi się tutaj te rezystory, ponieważ natężenie prądu zniszczyłoby te malutkie rezystorki. One mają chyba jedną. No, teraz to mi się wszystko proznaczało. One mają chyba jedną ósmą wata mocy. No, jeszcze raz. Mam Hirschmany. Niestety one mają troszkę inne podłączenie. Te ewidentnie styki sobie średnio radzą tutaj. O, czy teraz widać? Widać, dobrze. Czyli w tej chwili mam pomiar tutaj za trzecim rezystorem w każdej gałęzi. Czyli wprowadziłem w tej chwili rezystancję rzędu 10-20 ohmów do toru pomiarowego napięcia, a mimo to wyniki, które uzyskuję, policzę na blogu, przypomnę, są adekwatne do wartości tego rezystora oraz do punktów pomiarowych, które wykonywałem tutaj. Gdybym teraz zamiast tej metody technicznej użył klasycznych cęgów Kelvina, muszę się zmieścić z aparatem, moje ręce, moja osoba i aparat, to są cęgi Kelvina. Służą właśnie jako wyposażenie do mili ohmomierza i polega to na tym, że są wyprowadzenia prądowe i napięciowe. Teraz podłączając do czegoś, co mierzymy, prąd przepływa. Muszę posiłkować się kolejnym śrubokrętem. Prąd przepływa tą drogą, a tutaj następuje pomiar spadku napięcia. Takie klipsy Kelvina są bardzo fajne, bardzo użyteczne, ale nie zawsze zdadzą egzamin. Ponieważ, tak jak wspominałem, idealnie by było, gdyby prąd płynął jakby na skraj, ze skrajnych położeń, a wewnątrz, żeby były położone sondy napięciowe. Czyli układ musiałby być taki. Spróbujemy to rozszerzyć, żeby było widać. O! Gdybyśmy teraz przyłożyli, to mamy na zewnątrz pomiar, przepływ natężenia prądu, a wewnątrz pomiar napięcia. I to by było bardziej prawidłowe. Kolejna rzecz, używając takich klipsów, to akurat są bardzo fajne, ponieważ to jest przewód ekranowany, wykonany.
Używając takich klipsów, rozłączę napięcie, żeby też się nic nie stało. Jeżeli podłączymy się do naszego rezystora, na przykład tutaj w miejscu sond prądowych, uzyskamy odczyt łącznie z rezystancją tutaj tych punktów mocowań, czyli zupełnie inaczej niż na przykład producent przewidział pobór napięcia probierczego z tych punktów. Tutaj uzyskamy większą rezystancję. Jeżeli te same sondy podłączymy tu i tu, czyli w miejsca nieprzewidziane przez producenta takiego rezystora pomiarowego, to uzyskamy rezystancję nie 1,15 ohma, tylko uzyskamy 15 setnych plus 3,3 ohma, 3,3 ohma oraz rezystancję jeszcze tych styków. Więc uzyskamy rezystancję całego tego toru pomiarowego. Dlatego trzeba uważać, jak się mierzy. Klipsy Kelvina nie zawsze zdadzą egzamin i znajdą zastosowanie. Oczywiście w celach testowych pomiar krzyżowy, znany z początku filmu rezystor o wartości 1000 ohma, rezystor wzorcowy do zacisków napięciowych podłączony jest ten multimetr mierzący napięcie. Do zacisków prądowych jest podłączone zasilanie, które przechodzi przez ten amperomierz. I tak jak mówię, tutaj nie ma znaczenia poprawność tego styku, ponieważ jeżeli będzie przepływać mniejsze napięcie, to będzie się mniejsze natężenie, to będzie odkładać się mniejsze napięcie. Ale ten stosunek nadal będzie stał i będzie wskazywał na prawidłową rezystancję tego rezystora. I to chyba jest główna zaleta tej metody, że stosunek jest stały. Oczywiście, jeżeli tam zachowamy jakąś podstawową staranność, ale stały stosunek, niezależnie od tego, czy to natężenie jest większe czy mniejsze, tak samo będzie się zmieniało tutaj te napięcie. Co najwyżej za niskie natężenie spowoduje, że napięcie, które tutaj się odkłada, będzie niskie, więc będzie ciężko uzyskać jakąś tam założoną bądź potrzebną, oczekiwaną dokładność tego pomiaru. No i jeszcze jedna zaleta taka, że jeżeli rezystor będzie się nagrzewał przez przepływający tutaj prąd i będzie na przykład zmieniał swoją rezystancję, no to to odnotujemy. Co prawda ten rezystor wtedy nie będzie trzymał tego parametru, dlatego ten rezystor, czyli 1000 ohma, dlatego ten rezystor ma określoną tą rezystancję w 20 stopniach. Można go zanurzyć w kąpieli olejowej i jest przeznaczony do odpowiedniego prądu. I to też ten prąd jest określony i w powietrzu, i w oleju. Powinien być w ogóle utrzymywany w oleju, który ma określoną temperaturę utrzymywaną termostatem. Są takie zabawki. No ale to nie do domu. W każdym razie, pomiar testowy odkładam. Znowu będzie można policzyć tutaj z tego stosunku rezystancję. Dzięki temu, ponieważ znam dokładną wartość tego rezystora, to już jest rezystor wzorcowy, więc w tym wypadku jestem w stanie określić, czy moja metoda pomiaru jest dokładna, zapewnia wystarczającą dokładność. Oczywiście, żeby to zrobić wszystko zgodnie z zasadami sztuki, należałoby policzyć błędy pomiarowe, no ale to już pozostawiam Państwu takie zabawy, jak ktoś będzie potrzebował. Na moje potrzeby, na potrzeby tego filmu, mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie aspekty związane z pomiarem czteroprzewodowym, czteropunktowym, pomiarem technicznym, pomiarem za pomocą klipsów Kelvina. No i właśnie. Klipsy Kelvina. Gdybym klipsy Kelvina chciał podłączyć teraz tutaj, to jest dobry przykład, żeby jeszcze tą kwestię tutaj poruszyć, ponieważ wiele mikroamperomierzy jest wyposażonych właśnie w takie klipsy. Jeżeli teraz klipsy podłączyłbym tu, to mój pomiar zaczyna się w tym punkcie, czyli mierzę ten odcinek, tutaj połączenie z tą grubą blachą, która była na dole, i dopiero rezystor. Żeby prawidłowo podłączyć te zaciski, musiałbym je podłączyć o jeden tu, drugi tu, przy czym prądowy tu, napięciowy tu, żeby nie zrobić na krzyż, tak? Muszą być prądowe, napięciowe. Może być oczywiście odwrotnie, chociaż te zaciski na pewno wytrzymają 30 A, a te niekoniecznie.
Więc użycie dedykowanych klipsów też jest ograniczone do pewnych zastosowań. Ja mam nawet takie klipsy, które kończą mi się po prostu w krokodylku. Czyli jak jest krokodylek, mam takie przygotowane zaciski, gdzie obydwa przewody kończą mi się w tym miejscu. Czyli po prostu tak, jakbym ten zacisk Kelvina podłączył sobie tu albo wręcz tak. Czyli pomiar następuje jakby z tego punktu, czyli uwzględnia zarówno rezystancję tego styku, jak i rezystancję tutaj tego odcinka metalowego. Taki pomiar był stosowany w kontrolerze detonatorów dla pocisków artyleryjskich i był wystarczająco precyzyjny do jakże czułych zastosowań. Jeżeli chcemy uzyskać większą dokładność, no to musimy już wtedy przenieść punkt pomiaru stąd tu, a jeszcze większą po prostu rozdzielić te sondy. Koniec części teoretyczno-praktycznej.